Nazywam się Agnieszka Bożyńska, to jest program Fakt, Opinie. Dzisiaj z lekkim poślizgiem przez głosowania w Sejmie. Moim państwa gościem jest dzisiaj Arkadiusz Mularczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam serdecznie. Kiedyś w rodzinnym Raciborzu nazywany naszym spokojnym Arkiem. A teraz taki zawadiaka, rozrabiaka i trochę bulterier. Nie, absolutnie. Nie. Staram się po prostu jak najbardziej profesjonalnie, z jak największym zaangażowaniem działać w interesie Polski, Polaków, polskiej racji stanu. Szaleje pan na Twitterze, a to prezydentowi Macronowi, prezydentowi Francji grozi pan bojkotem francuskich towarów, a to opozycję straszy sądami i procesami. No tak trochę się pan zradykalizował, nawet bardzo. No nie, ja po prostu uważam, że takiej sytuacji nie może być, że prezydent jakiegokolwiek kraju będzie Polskę ustawę i pouczał. My już nie jesteśmy krajem zależnym od kogokolwiek, ani od Moskwy, ani od Berlina, ani tym bardziej od Paryża. I ja sobie nie życzę, żeby prezydent jakiegokolwiek kraju nas pouczał w czymkolwiek. Teraz jesteśmy sami, niezależni. Jesteśmy narodem, który dzielnie i twardo walczył przez pokolenia o swoją niepodległość, niezależność. Ja nie zgadzam się, żeby ktokolwiek to był, czy to prezydent Francji, czy Niemiec, czy Rosji, nas pouczał z kategorii junior partner, senior partner. Na to nie ma zgody. No wrócimy do tego tematu, bo wrócimy w temacie Unii Europejskiej i w temacie reparacji, ale na początek wspomnień czar, czyli pańska szósta rocznica. Co wydarzyło się w listopadzie 2011 roku? No nie wiem, być może wybory do parlamentu, być może powstanie Solidarnej Polski. No właśnie, ogłosił pan, że od lat przelewaliśmy krew za PiS, po czym było wielkie wyjście z Prawa i Sprawiedliwości. Nie żałuje pan wtedy tego aktu solidarności ze Zbigniewem Ziobrą i Jackiem Kurskim? Ja na to patrzę z perspektywy troszkę szerszej, bo tamten czas spowodował, że na prawicy wytworzyła się poważna rywalizacja pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością i Solidarną Polską. Później jeszcze partia Gowina powstała. To wszystko generalnie spowodowało, że na prawicy był ferment, był ruch, były inicjatywy, była walka o głosy wyborców. Ale nie ma pan wrażenia, że dziś pańskie życie byłoby prostsze, bo Zbigniew Ziobro jest ministrem, Jarosław Gowin jest wicepremierem. Pan jest szeregowym posłem, który musi się bić, walczyć zaciekle i zacięcie, walczyć o reparacje niemieckie. A tutaj Andrzej Duda, pana właściwie podopieczny polityczny, bo to pan przyprowadził obecnego prezydenta do polityki, piastuje najwyższy urząd w państwie. Ja powiem w ten sposób. Fortuna kołem się toczy, życie polityczne kołem się toczy. Jestem dumny z tego, że mogę być zwykłym posłem w polskim Sejmie. A liczy pan na to, że to koło fortuny się odwróci? Staram się w parlamencie robić naprawdę rzeczy, które są ważne i potrzebne dla Polski. Oczywiście, jeżeli odsuniemy tą taką bieżącą bijatykę sejmową, to myślę, że te rzeczy rzeczywiście są ważne, bo jak pani wspomniała, problem reparacji to jest problem niezałatwiony przez 70 lat w Polsce. Zaraz będziemy o tym rozmawiać. I staram się, żeby ta moja działalność w parlamencie po prostu służyła polskiemu państwu. A był pan zawiedziony wetami Andrzeja Dudy, nazywanego kiedyś przez pana również jak? Dudusiem? Dudusiem. No tak, tak. Zresztą to muszę powiedzieć, że to niestety nasz świętej pamięci kolega, mój Andrzeja Dudy, właśnie tak o nim często mówił i to jakby z jego inicjatywy to ta ksywa funkcjonuje w obiegu publicznym. I tak długo o nim dobrze mówił, że pan go wziął, przygarnął, przyprowadził, a teraz Andrzej Duda wetuje. Uważam, że w ten sposób nie znam wszystkich motywów działania prezydenta Dudy w tym zakresie. Natomiast mam troszeczkę takie déjà vu, czy déjà vu, które przypomina mi się w 2007 roku z sprawą lustracji, gdzie również ten taki krok do tyłu, wycofanie się przed protestami, przed oporem środowiskowym spowodował, że to później nam się przez lata odbijało czkawką, że nie było lustracji wszystkim na uczelniach. Prezydent popełnił błąd? Uważam, że to cofnięcie się wówczas dużo nas kosztowało. I takie mam wrażenie, że dzisiaj jesteśmy w takiej podobnej sytuacji, że to cofnięcie się, zawahanie się może nas kosztować dużo, dlatego że... Ale co będzie kosztowało? Nie mam żadnej wątpliwości, że
w obecnym kształcie wymiar sprawiedliwości z obecnymi ludźmi w KRS-ie, w Sądzie Najwyższym nie będzie dobrze funkcjonował. Ale to wszyscy mówimy, tylko że tu chodziło o prostą wymianę, tak? Prostą. Nie sędziowie, tylko politycy, tak? I to budziło zastrzeżenia, to budziło wątpliwości nie tylko prezydenta Dudy. W przeciwieństwie do większości tutaj tych, którzy uczestniczyli w protestach, ja przez lata występowałem w sądach. Mam skrystalizowany pogląd na temat, jak te sądy funkcjonują, jak traktuje się tam ludzi, ile trwają postępowania. To my wiemy. I naprawdę to wymaga gruntownej zmiany. Czyli prezydent popełnił błąd. Uważam, że to zawahanie się było niepotrzebne. Przed nami są jeszcze ważniejsze reformy, raczej równie ważne reformy. I ta cała sytuacja, te turbulencje, one niestety wstrzymują kolejne sprawy. Ale głęboko wierzę, że przyznam pana prezydenta Dudę, że on ma świadomość, że wymiar sprawiedliwości wymaga głębokiej reformy i głęboko wierzę i kibicuję mu, że do tego prędzej czy później dojdzie. Teraz pańskie poletko. Mówi pan, daje sobie i zespołowi do spraw reparacji i uzyskania odszkodowań od Niemców pół roku albo rok. I co dalej? My bardzo intensywnie pracujemy. Wbrew pozorom też nie o wszystkim informujemy, ale myślę, że ważne jest, żebyśmy doprowadzili do takiej sytuacji, w której strona niemiecka usiądzie z nami do stołu i Ja właśnie chcę o to zapytać. Jak zamierzacie to zrobić? Co dalej? Bo ja spodziewam się, że te analizy będą pozytywne, że to będą takie jak biura analiz sejmowych, że tak, reparacje się należą, odszkodowania się należą, tylko co dalej? W różnych krajach europejskich na świecie były różne ścieżki perswazji wobec rządu Niemiec do tego, żeby usiadł do stołu. Nawet rządy Namibii perswadują. No dobra, ale jaki my mamy pomysł? Pewne pomysły. No to jakie? W swoim czasie opinia publiczna o nich się dowie. Nie, no ale pan jako szef tej komisji musi mieć to przemyślane, no bo to jest duża rzecz, tak? Tak, raczej proszę pamiętać, że jakby jest jedną rzeczą, to jest przygotowanie całego raportu. Ten raport będzie opierał się o dane historyczne, archiwalne, dane prawne, ale także dane ekonomiczne, bo musimy dokonać waloryzacji tych wszystkich świadczeń. To jest jedna sprawa. Ja to rozumiem. Pan już mówił, że ta waloryzacja to mogą być... miliardy, tak? Setki miliardów złotych, a nawet biliony złotych. Ja tego wprost nie mówiłem, bo to musimy po prostu dokonać waloryzacji strat materialnych, które są mniej więcej szacowane. Strat istnień ludzkich, bo nie wiem, czy pani wie, ale przez wojnę Polska utraciła 12 milionów polskich obywateli. Ja wiem, wszystko. Tylko ja się pytam, jak to ma wyglądać później w praktyce, bo ja rozumiem, że te szacunki powstaną. To znaczy, że to nie jest największy problem tego, że wbrew pozorom to też nie jest takie proste, dlatego że... Dobrze, to nie jest proste, ale tak uważam, wielkie, że ten drugi krok jest... Nie są w związku z tym precyzyjne. O wiele trudniejsze, no bo jak pan sobie to wyobraża? Bo ja tak pytam w praktyce, no co, premier polskiego rządu, kimkolwiek, ktokolwiek wtedy będzie premierem, pojedzie na szczyt unijny, dorwie tam Angelę Merkel i powie: no Angela, no tutaj my mamy swoje roszczenia, proszę, jesteście nam winni proszę pamiętać, kilkaset miliardów złotych. Przede wszystkim to są decyzje o charakterze politycznym, to czy dany rząd usiądzie do stołu, czy też nie usiądzie. I w mojej ocenie należy wytworzyć taką sytuację na arenie krajowej, czy międzynarodowej, czy w relacjach dwustronnych, ażeby tą stronę do tego stołu zmusić, żeby usiadła. No ale jak zmusić? Tutaj są różne ścieżki, różne możliwości. W różnych krajach były różne procedury. A ja się pytam o polską procedurę. Analizujemy sytuację, w jaki sposób to robili obywatele Izraela, bo byli w tym bardzo skuteczni. Są kancelarie, które prowadziły tego typu sprawy. Analizujemy, jak to robili Grecy, analizujemy, jak to robią Włosi i analizujemy, jak to się stało. Ale na razie nie mamy jakiegoś spójnego pomysłu, jak my, Polacy, naród dumny. Proszę być spokojny. Ciężko nad tym pracujemy. Niebawem opinia publiczna, także pani redaktor pozna więcej szczegółów. A co będzie, jak Niemcy odwrócą się plecami i powiedzą nic z tego? Co jest zresztą bardzo prawdopodobnym i najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. No to będzie poddawało pod wątpliwość to pojednanie, o którym od tak wielu lat mówią. Wie pani, no w sytuacji, gdy morduje się 6 milionów Polaków, drugi 6 milionów po prostu z Polski ubywa, nie wiadomo, gdzie ci ludzie się znajdują. 40% majątku narodowego się niszczy, wywozi się miliony wagonów z dobrami
kultury, z narzędziami pracy, wozić zakłady. No. Miliony Polaków pracują na rzecz wielkich korporacji niemieckich. I druga strona mówi, no pojednaliśmy się, więc rezygnujcie z reparacji. No, wie pani, no, z całym szacunkiem, ale jako prawnik, adwokat, ja takiej sytuacji w historii świata nie znam. To jest jedyna sytuacja w historii świata, kiedy jedno państwo demoluje, niszczy drugie państwo, po czym wzbogaca się na zrabowanym majątku, który teraz jest w domach i w muzeach niemieckich i mówi, no, dobrze, ale no jak wtedy, się, jak ale będziecie od nas domagać reparacji, to się pogniewamy, się od nas wrócimy plecami. No dobra, ale to jest kwestia dyplomacji, tak? Z całym szacunkiem to Niemcy mają problem. I nie tak się chyba załatwia, że tak, my tutaj tak będziemy, to, tak się to załatwia. Tak mm-hmm. się to załatwia, bo dotychczas proszę zwrócić uwagę, że ta cicha dyplomacja, ta szemrana dyplomacja komunistyczna, postkomunistyczna prowadziła do tego, że po prostu ci biedni Polacy, ofiary obozów koncentracyjnych, ofiary prac przymusowych i ich dzieci nie dostali nic od państwa niemieckiego. A co z Rosjanami? Pańscy koledzy, wielu ich jest, domagają się, że w takim razie wchodzimy na taką samą ścieżkę z Rosją. Więc jak się domagają, to niech takie działania podejmą. Ja na chwilę obecną prowadzę działania związane z uzyskaniem reparacji od Niemiec. Proszę mnie pytać o reparacje od Rosji, od Szwecji, od Słowacji, od Mongolii. Nie, mówię o Rosji, bo o tym mówią pańscy koledzy klubowi i pańscy koledzy partyjni. Na chwilę obecną uważam, że nie byłoby wskazane z uwagi na pewną pragmatykę postępowania, domagania się od wszystkich krajów na świecie reparacji. Nie, no, dzisiaj najważniejszym tematem są reparacje od Niemiec. Chcę panią zapewnić, że im bardziej wgłębiam się w literaturę historyczną, prawną z tego okresu analizy, widzę jak bardzo Polska była pokrzywdzona, nie tylko przez Niemcy, przez II wojnę światową, ale także przez aliantów. Że zostaliśmy wepchnięci w sowiecką strefę wpływów, sowiecką okupację, która tylko była przyjdzie taki moment, panie pośle, że ktoś powie sprawdzam za ten rok i być może będzie tak samo jak z zespołem do sprawy katastrofy smoleńskiej. Ktoś powie sprawdzam i powie, no dobrze, no ale wszyscy czujemy się pokrzywdzeni, poszkodowani. Tylko co dalej, tak? Tylko co z tego? Znaczy rozumiem już, że pracujecie nad tym. Poczekajmy, panie redaktor. Pani, ale też są inne media, tak kapitale naszego sąsiada, które domagają się, już teraz składaje się wniosek. No najlepiej dzisiaj albo jutro ten wniosek przygotujcie. Spokojnie, mamy czas. Nie, ja uważam, że tak. No tylko pytam się, czy mamy jakąś koncepcję, ale to nieważne. Mamy koncepcję. Z innej beczki zupełnie. Dlaczego Jarosław Kaczyński miałby zostać premierem i zastąpić Beatę Szydło? No, ale ja nie wiem, czy są takie decyzje. Wiem, że ma być, o tym mówiła pani premier, kwestia oceny i rekonstrukcji rządu. Pani mnie pyta jakieś plotki kularowe. Mówią o tym politycy Prawa i Sprawiedliwości, bo do nas te informacje docierają, my ich nie wymyślamy ja nic, sobie. Nie słyszałem, ale powiem szczerze, oczywiście ja cenię bardzo rząd pani premier Beaty Szydło i panią premier cenię. Ale oczywiście liderem prawicy, liderem formacji jest prezes Jarosław Kaczyński. I to, czy nastąpi zmiana na funkcji premiera, zależy przede wszystkim od władz Prawa i Sprawiedliwości, prezesa Kaczyńskiego i od pani premier Beaty Szydło. Oczywiście ten okres 2 lat był okresem niezwykle intensywnym. Bardzo dobrze go oceniam, jeśli chodzi o realizację wielu programów i założeń. Ale też, 6 plus czy 6 ale z dwoma też, plusami? Myślę, że minus bardzo dobry. Ale też były pewne rzeczy, które wymagają korekty. Dobrze, czy korekty według pana wymaga właśnie stanowisko premiera? Czy Jarosław Kaczyński powinien podjąć tego zadania? Na szczęście to nie są moje decyzje, to są decyzje... Nie są, ale ja pytam się jako polityka, który ma swoją opinię. To są decyzje tak jak władz Prawa i Sprawiedliwości i te decyzje zapadną, myślę, że w kręgu władz Prawa i Sprawiedliwości. Proszę ale mnie pytanie, w tym zakresie jakby nie pytać, bo to nie są moje decyzje. Nie, ja pytam o opinię, ja nie pytam o to, jakie będą decyzje, bo to wiadomo, że one zapadną gdzie idzie. Ja pytam o opinię, czy Jarosław Kaczyński powinien zostać szefem rządu, powinien wziąć odpowiedzialność. Ja bardzo dobrze oceniam rząd pani premier Beaty Szydło, a to, czy pan prezes zostanie premierem, to są decyzje władz Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie jest takie, to znaczy moje pytanie, że ja jakoś nie widzę tematu tej rekonstrukcji, no bo skoro nie będzie wymiany premiera, jak słyszymy, skoro mają być wymienieni tylko ministrowie, właściwie mało znani opinii publicznej, to po co miałaby być ta rekonstrukcja zapowiedziana i przez Jarosława Kaczyńskiego, i przez Beatę Szydło, bo to akurat zostało zapowiedziane.
To jest oczywiste, że po dwóch latach widać pewne sprawy, które wymagają korekty, które wymagają naprawy. A co wymaga korekty? Nie jestem premierem. Jak pani wie, zajmuję się reparacjami, więc nie śledzę na bieżąco wszystkich pracy wszystkich ministerstw, ale wiem, że przecież że te prace są bardzo intensywne, jest bardzo wiele różnego inicjatyw, projektów. Jak one są realizowane wewnątrz ministerstwa, tego nie wiem, bo ja jestem zwykłym posłem. W związku z ale fajnie bym tak odpowiedzieć. W związku z powyższym to są decyzje oceny pani premier, bo pani premier wie, jak wygląda codzienna pragmatyka i procedury pracy w rządzie. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem był Arkadiusz Mularczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Widzimy się za tydzień. Bardzo dziękuję.